Witaj, z tej strony Roman Torkowski. Jeżeli masz już za sobą pierwsze nagranie wideo, w którym pokazałem Ci, jak utworzyć stronę fanpage na Facebooku, to prawdopodobnie masz już taką stronę utworzoną. Teraz czas zrobić kolejny krok. Tym krokiem będzie wykorzystanie aplikacji, które znajdują się na Facebooku, do utworzenia specjalnej zakładki, którą ustawisz jako stronę domyślną dla Twojego fanpage'a. W tej chwili, a dokładnie w momencie, kiedy nagrywam to właśnie konkretne wideo, korzystałem z trzech takich zakładek i pokrótce pokażę Ci, jak możesz wykorzystać te zakładki. Przy czym nie będę zgłębiał tajników HTML-a, tak więc tutaj możesz potrzebować dodatkowej pomocy jakiejś osoby trzeciej. Przejdźmy do konkretów. Znajduję się na stronie Sekrety Fanpage. Już Ci wyjaśniam, gdzie są zakładki. Zakładki znajdują się poniżej Twojego zdjęcia profilowego. Pierwszą zakładką jest tablica, później masz info, zdjęcia i różne kolejne zakładki. Ilość zakładek oraz rodzaj zakładek zależy od tego, co zostało przez Ciebie wybrane. Ja tutaj korzystam z trzech aplikacji, które tworzą zakładki takie powitalne, znaczy może nawet nie tyle dosłownie powitalne, ile zakładki, które dzięki którym możesz stworzyć dodatkowe własne podstrony tutaj na Facebooku. Szerokość to około 520 pikseli. Ja tutaj mam trzy aplikacje, z których do tej pory korzystałem. Pierwsza to było Static FBML i to jest właśnie ta zakładka. Przy czym Facebook odchodzi od Static FBML, odchodzi i prawdopodobnie już za jakiś czas tego typu zakładki znikną z Facebooka i nie będą w ogóle funkcjonowały. Kolejną zakładką, z której korzystam, jest Static HTML. Całkiem fajna zakładka. Dla osób początkujących jest dość wygodna, bo stronę powitalną możesz przesłać jako obrazek, jako grafikę. I to rozwiązanie jest świetne dla początkujących, w szczególności dla osób, które nie mają własnego hostingu. W tym przypadku bierzesz po prostu grafikę o odpowiednim wymiarze i przesyłasz ją do tej aplikacji. I w ten oto sposób masz już załatwioną jedną stronę dla niefanów. Pozostaje Ci tylko skonfigurowanie strony dla fanów. Tutaj już potrzebna jest pewna wiedza na temat HTML-a, jednak podstawowe rzeczy myślę, że jesteś w stanie zrobić, choćby wkleić tylko i wyłącznie sam formularz i dodać jedną czy dwie linijki tekstu. Wystarczą tutaj podstawy HTML-a i bez problemu sobie z tym poradzisz. Mam jeszcze Static HTML iframe tabs. Jest to zakładka tutaj z tą gwiazdeczką. Na ten moment jest to, jak dla mnie, najbardziej zaawansowana aplikacja do tworzenia tego typu stron. Przy czym to mówię z własnej perspektywy i z własnych doświadczeń na ten moment. Aplikacji tego typu do tworzenia zakładek jest bardzo dużo na Facebooku. Wiele firm wydaje własne aplikacje, które można określić mianem edytorów, gdzie nawet słyszałem, że można w naprawdę łatwy sposób wstawiać elementy i tworzyć z nich stronę. Tych aplikacji jest naprawdę dużo, więc sukcesywnie prawdopodobnie będę testował kolejne i postaram się odnaleźć taką, która będzie stosunkowo łatwa w obsłudze i będzie miała duże możliwości. Jeżeli chcesz wybrać, która z zakładek, które posiadasz na swojej stronie na Facebooku, ma być zakładką domyślną dla osób, które nie lubią jeszcze Twojej strony, to przejdź do ustawień administracyjnych Twojej strony fanpage. W prawym górnym rogu znajduje się taki niepozorny napis "Pokaż wszystko". Kliknij jeden raz ten przycisk, ten napis i przejdziesz do strony zarządzania Twoją stroną fanpage. Jeżeli chcesz wybrać zakładkę, która ma być domyślną dla niefanów i tylko dla niefanów,
pozostałe osoby będą po wejściu na twoją stronę, to znaczy fani po wejściu na stronę, trafiają od razu na zakładkę tablica. Wybierz zarządzaj uprawnieniami i tutaj pozycja domyślna zakładka to właśnie zakładka, która będzie wyświetlana domyślnie dla niefanów. Jeżeli chodzi o to wideo, to byłoby wszystko. Do zobaczenia. Cześć.